Nasz organizm ma kilka podstawowych źródeł odporności. Głównym, absolutnie nie do przecenienia, jest witamina D. Oczywiście pamiętajcie Państwo, że w towarzystwie witaminy K2 i magnezu, bo inaczej, choć odporność zachowamy, to możemy mieć inne kłopoty. Więc witamina D, która steruje wszystkim naszym organizmie, w szczególności bardzo silnie steruje naszą odpornością. Na przykład ja od czasu, kiedy utrzymuję wysoki poziom witaminy D, praktycznie od kilkunastu lat nie zachorowałem na różne infekcje w sposób ciężki ani razu. Owszem, mogę mieć trochę kataru, troszkę kaszlu, ale przebieg tego jest 5 razy łatwiejszy niż w sytuacji, kiedy poziom witaminy D byłby niższy. Drugim takim źródłem odporności są nasze jelita, są dobre bakterie, które w nich żyją. I na przykład Immune zawiera 3 rodzaje grzybów, 3 rodzaje wyciągów z grzybów, które zawierają beta-glukan, który może być pokarmem, jest właściwie najlepszym pokarmem dla tych dobrych bakterii, sam też zapewniając nam zwiększoną odporność, czyli podwójne działanie i przez pokarm dla bakterii, i poprzez działanie na odporność. Trzecim źródłem takiej odporności są substancje roślinne, między innymi flawonoidy. Najwięcej flawonoidów znajdziemy w antioksynergii. Są to różne flawonoidy, poczynając od EGCG, takiego flawonoidu z roślin zielonych, z zielonej herbaty, z czystka, który ma siłę przeciwzapalną i sprzyjającą odporności. Również nie należy zapominać o różnych substancjach, które zapewniają dobrą produkcję energii naszym komórkom, bo dzięki temu możliwa będzie obrona przed różnymi zagrożeniami, przede wszystkim mikroorganizmami, i tąż energię możemy uzyskać z różnego rodzaju suplementów, takich nawet jak Antioxy Energy. Braki magnezu stwierdzane są prawie u 90% populacji. I w dodatku są to braki często bardzo głębokie. Nie takie, że brakuje nam go tylko troszeczkę, tylko naprawdę od dłuższego już czasu dużych ilości magnezu nam brakuje. A magnez ma ogromne znaczenie dla naszego nastroju. Dlatego tu są 4 formy magnezu, ale każda z nich ma bardzo wysoką przyswajalność sama z siebie. Jest to mleszan magnezu, cytrynian magnezu, jabłczan magnezu, a dodatkowo jeszcze diglicynian. To jest magnez chelatowany. Magnez chelatowany przyswaja się jeszcze w zupełnie innej drodze niż te pozostałe formy magnezu, także w ogóle nie ma żadnej konkurencji między nimi. Co ten magnez robi w naszym organizmie? Otóż jest to akurat taki minerał, który jest potrzebny nam do wszystkiego praktycznie. Profesor Aleksandrowicz, zajmujący się suplementacją organizmu, nazwał go królem życia, ponieważ każdy organ, każdy narząd potrzebuje go, i to dosyć dużo. Mięśnie, w tym mięsień sercowy, potrzebuje do rozkurczu. Magnez jest niezbędny do uzyskiwania energii w naszych komórkach, zatem każdy, kto uprawia sport, powinien ten magnez zażywać dosyć intensywnie. A organ, który w sposób najbardziej oczywisty potrzebuje magnezu, to nasz kręgosłup. Ludzie, którzy uskarżają się na bóle kręgosłupa, bardzo często mają po prostu niedobory magnezu. Także jest to naprawdę minerał najważniejszy ze wszystkich.